W tym roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Ochotniczej Straży Pożarnej z całego województwa mazowieckiego trafi kwota ponad 19 milionów złotych. Pierwszy program to jest dofinansowanie zakupu sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Drugi program to dofinansowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Trzeci program to jest termomodernizacja i montaż instalacji fotowoltaicznych na strażnicach, których Państwo użytkujecie na co dzień. Czwarty program to jest zakup sprzętu w postaci średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. I piąty program, który został zainicjowany wspólnie z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, to jest zakup agregatów prądotwórczych. 24 lutego wybuch konfliktu na Ukrainie, wojny na Ukrainie i wielki odzew strażaków, ochotników państwa strony również, oddanie i przekazanie sprzętu dla potrzebujących druhów z Ukrainy. My jako Wojewódzki Fundusz zadeklarowaliśmy wtedy, że postaramy się w miarę możliwości i posiadanych środków odtworzyć ten sprzęt, doposażyć państwa jednostki, ale podczas przekazywania tego sprzętu pojawił się pomysł, a nawet potrzeba zgłaszana przez właśnie strażaków z Ukrainy, że te agregaty, które przekazujemy tej małej mocy, one są niewystarczające po to w celu zasilenia większych budynków. Dlatego zrodził się pomysł, żeby na terenie każdego powiatu jedna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej była wyposażona w agregat prądotwórczy o dużej mocy, takiej powyżej 100 kW. To można powiedzieć, dzisiaj jest dzień, w którym rząd Prawa i Sprawiedliwości po raz kolejny docenia wysiłek, trud i oddanie dla ratowania życia i mienia naszych obywateli, a w tym wypadku również obywateli Ukrainy. Postanowiliśmy, że nie tylko wyrównać to, co strażacy z odruchu serca przekazali naszym przyjaciołom Ukrainy, ale również wyposażyć w taki sprzęt, że gdyby, nie daj Boże, u nas doszło do jakichś nieszczęść, katastrof czy huraganów, które zrywają linie sieci energetyczne, żebyście Państwo mieli taki sprzęt, którym można zasilić nie tylko pojedynczy budynek, ale również budynki, gdzie jest wiele rodzin mieszkających. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska staje na wysokości zadania i te pieniądze, które są przeznaczone właśnie na cele poprawy środowiska, są kierowane do tych, którzy je bardzo dobrze wykorzystują, a muszę Państwu powiedzieć, że straże pożarne są bardzo dobrze oceniane jako te jednostki, które wykorzystują środki w sposób, no, można powiedzieć, wzorowy. 2 miliony 320 tysięcy, tym razem tylko do 4 powiatów, to nie jest pierwsza transza, to jest kolejna transza, jeszcze będą kolejne, także możecie Państwo liczyć na naszą przychylność, na naszą pomoc, a przez to i nasi obywatele będą bezpieczniejsi, będziecie się nimi mogli lepiej opiekować, a sami będziecie bardziej chronieni. Zarówno środki na inwestycje w budynki ochotniczych straży pożarnych, to również inwestycje ekologiczne, ale również inwestycje w przyszłość, bo tak nazywam również wsparcie dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, z czego ja osobiście najbardziej się cieszę, Szanowni Państwo. Wsparcie młodzieżowych drużyn pożarniczych to środki dedykowane na rozwój młodzieżowych drużyn pożarniczych, środki, które desygnowane są przez rząd i dziękuję serdecznie, że i ogromnie się cieszę, że ta potrzeba została dostrzeżona i ten zakres został wsparty. I myślę, że to są środki, które tak naprawdę zapewniają również przyszłość strażakom, bo oczywiście nie w 100%, ale w jakimś kilkudziesięciu procentach ci mali strażacy z młodzieżowych drużyn pożarniczych będą na pewno kiedyś strażakami. Ale ja dziś chcę przede wszystkim podziękować tym wszystkim, którzy opiekują się tymi młodzieżowymi drużynami pożarniczymi, bo przecież to starsi ochotnicy, ale to dziękuję za tę opiekę, za tworzenie tych młodzieżowych drużyn pożarniczych, ale też dziękuję za krzewienie takiego etosu pożarnika wśród nich i też budowania takiego w nas dzięki temu, budowania takiego etosu bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa w naszym społeczeństwie. OSP, Szanowni Państwo, w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat bardzo mocno przeżywa duży rozwój. To trzeba też sobie jasno podkreślić. Profesjonalizacja państwa służby, bo OSP to też służba wspierająca z jednej strony Państwową Straż Pożarną, ale będąca bez wątpienia jednym z filarów
najważniejszej struktury naszego państwa, jakim są struktury z jednej strony obronności, ale i też wsparcia dla wielu innych struktur, powoduje to, że z jednej strony my jako politycy bardzo mocno to doceniamy, ale z drugiej strony też nam wszystkim uzmysławia to, że profesjonalizacja OSP w Polsce powoduje też, że te wszystkie zadania, które są na was nakładane, ale też które wy przyjmujecie na siebie, stawiają was jako służbę w gronie służb najbardziej profesjonalnych w naszym kraju. W bardzo wielu przypadkach jesteście w cudzysłowie wykorzystywani, czy też świadczycie tą usługę na rzecz społeczności lokalnych, za co wam serdecznie dziękujemy. I to też ma konkretny wymiar poprzez przekazywanie w ostatnich latach bardzo dużej ilości środków. Powiem tak, cieszę się niezmiernie, że w gronie państwa, których dzisiaj jesteśmy, w tym miejscu, w którym się znajdujemy, część z nas już się bardzo dobrze ze sobą zna, zabiegacie o te pieniądze. Jest z nami również grono samorządowców, którzy są chyba też bardzo dobrymi ambasadorami dla waszej służby. Współpracujemy ze sobą już od lat i cieszę się, że tak duże pieniądze trafiają. Nie ma czegoś takiego jak zbyt wielka kwota, jak zbyt wiele pieniędzy przeznaczone na wsparcie tych, którzy narażając własne życie, ratują życie i zdrowie innych. Dlatego cieszę się, że te pieniądze dzisiaj trafiają i jestem przekonany, że to nie są ostatnie środki na wsparcie strażaków w naszym regionie. Bardzo też widać, jak przemyślane to są pieniądze, jak przemyślane to są inwestycje i projekty, bo albo wynikające z doświadczeń wojennych naszych sąsiadów, nie chcemy mieć takich doświadczeń, ale trzeba wykorzystywać to, czego inni się uczą, żebyśmy i my byli przygotowani na rozmaite klęski, i wychodzące naprzeciw dzisiejszym wyzwaniom. Fotowoltaika, czy kwestie energetyczne, grzewcze, no to są dzisiaj problemy, z którymi się wszyscy borykamy, strażacy ochotnicy również, i to pozwoli dużo efektywniej utrzymywać strażnicę. A dzisiaj, i to jest najlepszy dowód na to, jak już od lat to wsparcie dla OSP jest realizowane, dzisiaj, kiedy jeździmy po naszym okręgu wyborczym, kiedy odwiedzamy różne miejscowości, w zasadzie w każdej pierwsze, co rzuca się w oczy, to w większości odremontowana, dobrze utrzymana albo świeżo wybudowana strażnica OSP. To jest taki punkt nawigacyjny w wielu miejscowościach. Myślę, że nie trzeba dużo dowodów na to, że państwo polskie dziś dostrzega poświęcenie i wagę strażaków ochotników. Dość przypomnieć ustawę wprowadzającą w końcu po wielu latach, po wielu kadencjach obietnic emerytury dla strażaków ochotników.